Sytuacja jest bardzo poważna. Utrzymuje się, a nawet miejscami nasila napięcie. Pojawiają się lokalne konflikty, incydenty, zajścia uliczne i demonstracje. Jest to wielce niebezpieczne. Wszystko to czyni wrażenie, iż niektóre ogniwa Solidarności zmierzają do sprowokowania swoistej próby sił z władzami. Część działaczy Solidarności nie ukrywa wyraźnego zamiaru dokonania zamachu na socjalistyczną państwowość. Podsycanie napięć społecznych prowadzi do wymiernych strat w produkcji, co pogłębia brak towarów w sklepach. Burzy też spokój obywateli, wystarczająco już zmęczonych staniem w kolejkach i trudnościami w zaopatrywaniu domów w podstawowe produkty. Rząd potwierdza gotowość budowania płaszczyzny porozumienia narodowego na gruncie ustroju socjalistycznego i zasad konstytucji PRL oraz wzywa do wspólnego stołu wszystkich uznających tę platformę. Zgodnie z zapowiedzią sejmową prezesa Rady Ministrów, w zamiarze rządu leży rozszerzenie demokratycznego, społecznego zaplecza władz oraz podejmowanych decyzji. Jednakże demokracji i partnerstwa nie można rozszerzać w stanie anarchii i rozkładu. Brak poszanowania prawa i porządku publicznego wydatnie utrudnia państwu spełnianie jego funkcji. Niezbędne stają się więc nadzwyczajne środki działania w interesie ochrony państwa i obywateli. Zaostrza tę konieczność nadchodząca zima, która mimo intensywnych przygotowań może mieć niezwykle groźny wpływ na stan gospodarki i możliwości przetrwania. Katastrofa gospodarcza nieuchronnie musiałaby stać się katastrofą ludzką. Państwo chylące się ku upadkowi musi podjąć wszelkie niezbędne starania w kierunku ocalenia. Dlatego rząd ponownie adresuje wezwanie o ład i porządek, o dyscyplinę produkcyjną, o walkę z niegospodarnością i marnotrawstwem, o patriotyczne poczucie odpowiedzialności. Rząd wzywa oraz informuje społeczeństwo i wszystkie siły występujące w jego imieniu, że utrzymywanie się i nasilanie destrukcyjnych ekscesów prowadzi w prostej drodze do zaprzepaszczenia całego dorobku socjalistycznej odnowy. Zagrożenie życia wewnętrznego kraju stawia rząd przed koniecznością podejmowania działań ostrych i niepopularnych. Należy do nich między innymi tłumienie prowokacji ulicznych, wymuszanie respektu dla prawa. Prezydium rządu podjęło dziś uchwałę o powołaniu terenowych grup operacyjnych, upełnomocnionych przez premiera do działania w gminach, miastach i województwach. Pokierują nimi żołnierze zawodowi.